Powiedzenie pewne jak w banku może już niebawem mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. W ostatnich tygodniach obserwujemy domino upadających banków za oceanem: Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank. To banki, które już ogłosiły niewydolność finansową. Ale upadek amerykańskich banków to nie jest jedyny problem. Na naszym europejskim rynku mamy przejęcie jednego z największych banków, szwajcarskiego banku Credit Suisse. Zwiastuje to czarne chmury, również. Nad polskim rynku bankowym, bo tylko w Polsce pracowników tego banku było ponad 6 tysięcy, i już wielu z nich otrzymało od za zarządu informacje o planowanych zwolnieniach. To największe kłopoty systemu bankowego od 2008 roku, kiedy to amerykański Lehman Brothers spowodował jeden z największych kryzysów finansowych w nowoczesnej historii finansowej świata. Dlaczego to się wydarzyło? Czy tym razem będzie podobnie? Jak wpłynie to na polskie banki? Jak wpłynie to na bezpieczeństwo środków klientów, którzy w bankach mają depozyty? No i co możemy zrobić, aby zabezpieczyć te czarne scenariusze? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Kawy z Agentem. Piotr Ochnio, witam Was serdecznie i zapraszam do oglądania. Jak i dlaczego doszło do obecnej sytuacji? Zaczęło się po prostu od tego, że klienci chcieli wypłacić swoje pieniądze. A nie wiem, czy wiecie, ale żaden bank na świecie nie jest na to gotowy. Jak to możliwe? Żaden bank nie ma w skarbcu, czyli fizycznie w gotówce, tylu środków, tylu pieniędzy, ile znajduje się na rachunku klientów. Uniemożliwiłoby to bankowi skuteczne, skuteczną politykę finansową, inwestycyjną, a więc uniemożliwiłoby to. Wykorzystywanie zdeponowanych przez klientów środków na cele operacyjne, takie jak udzielanie kredytów czy inwestycje właśnie w różne swoje operacyjne cele banku. Z drugiej strony, każdy bank ma obowiązek odłożenia pewnej części zdeponowanych środków przez klientów na swoim rachunku w Narodowym Banku Centralnym. Tutaj, jeżeli mówimy o tym wskaźniku, jest to stopa rezerwy obowiązkowej i to właśnie. Ten odsetek pieniędzy powierzonych bankowi przez klientów, które bank musi wpłacić do banku centralnego. W Polsce będzie to Narodowy Bank Polski. Ma to zabezpieczyć przed przeznaczeniem zbyt dużej ilości środków na inwestycje lub udzielanie kredytów. I w ten sposób właśnie bank centralny stara się zapobiegać niewypłacalności banków, czyli takiej sytuacji, w której bank nie będzie w stanie zrealizować, próść swoich klientów o wypłatę swoich lokat, depozytów. Ale ile wynosi ta stopa rezerwy? Bo to jest, może się wydawać, wartość dosyć, dosyć kuriozalna, dlatego że ta stopa rezerwy dziś w Polsce na przykład wynosi 3,5%, a na świecie wcale nie jest wiele wyższa i wynosi po kilka, kilkanaście procent, a w niektórych państwach nawet 0%. I ta rezerwa wygląda na śmiesznie małą, prawda? Natomiast im więcej bank gotówki musiałby w tych, utrzymywać w tych rezerwach, tym mniej mógłby inwestować, tym mniej mógłby udzielać kredytów no i w konsekwencji, co za tym idzie, finansować mniej inwestycji, a tym samym napędzać w mniejszym stopniu gospodarkę. Dlatego rezerwy obowiązkowe nie mogą być zbyt wysokie, i rzeczywiście w większości krajów one nie przekraczają kilkunastu procent. A czasem, tak jak wspomniałem, wynoszą po prostu zero. No i oprócz tego w normalnych czasach, czyli w czasach, może wymienimy sobie, kiedy nie ma na przykład wojny, kryzysu finansowego albo pandemii, wcale nie jest konieczne utrzymywanie przez banki wysokiej rezerwy, dlatego że sytuacja, w której klienci chcieliby wypłacić większość swoich środków, jest wtedy skrajnie mało prawdopodobna. Natomiast Biorąc pod uwagę ostatnie lata, myślę, że wielu Was zgodzi się, że nie żyjemy w zupełnie normalnych czasach. No i przez to następują takie zdarzenia, jak miały ostatnio miejsce w Stanach Zjednoczonych, czyli pojawia się panika. Panika, która jest skrajnie niebezpieczna dla pojedynczego banku, a tylko cienka czerwona linia dzieli od tego, aby okazała się niebezpieczną. Dla całego systemu bankowego. Jeżeli pojawia się jakiś czarny PR wokół banku, to coraz więcej klientów chcąc, chce z niego wypłacić swoje środki. Klienci ci napędzają innych i rozpoczyna się tak zwany run na bank. Czym jest run na bank? Jest to właśnie panika bankowa, szturm na bank. I to jest taka sytuacja, w której znaczna liczba klientów danego banku obawiając się o swoje pieniądze. Próbuje jednocześnie wycofać swoje środki z banku. W miarę jak coraz więcej klientów wycofuje środki z banków czy instytucji finansowych, wzrasta prawdopodobieństwo zaistnienia samonakręcającej się machiny spirali paniki. No i to skutkuje tym, że jeszcze więcej klientów dowiaduje się o tym, że jest problem z danym bankiem i idzie po swoje pieniądze. A jak wiemy, tych pieniędzy bank nie ma w kasie zbyt. Wiele. Następuje w takiej sytuacji niewypłacalność banków i wejście mechanizmów bezpieczeństwa. Jakie to mechanizmy? Może to być przymusowa likwidacja banku lub przymusowa restrukturyzacja banku. I co może oznaczać to dla naszych środków zdeponowanych w banku? W rozwiniętych finansowo krajach, Mamy mechanizmy bezpieczeństwa, które w przypadku upadku danej instytucji mają zabezpieczyć, zagwarantować nam wypłacalność naszych środków z danego banku. Teraz, w sytuacji, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, mieliśmy właśnie taką sytuację, i w Stanach Zjednoczonych instytucją gwarantującą te środki jest Fed. Tam mamy zagwarantowane 250 tysięcy dolarów, natomiast to, co wydarzyło się w Stanach. Poszło o wiele dalej i rząd Stanów Zjednoczonych zrobił coś bezprecedensowego, a mianowicie prezydent Biden ogłosił, że wszystkie środki, które były zdeponowane w feralnych bankach, zostaną klientom wypłacone. To jednak, moim zdaniem, może pokazywać coś zupełnie innego niż to, na co pozornie wygląda. Pozornie wygląda to na duże bezpieczeństwo, stabilność państwa. Ale może być tylko przykryciem niepewnej sytuacji, w której znajduje się system finansowy, finansowy i państwo. Dlaczego tak myślę? Ponieważ jeżeli został stworzony system, który ma w teorii zabezpieczać całość środków, i jeżeli on działa ok, to nie powinno się ingerować w założenia tego systemu i w poszczególne jego elementy. Czyli jeżeli bank miał złą politykę, i w konsekwencji tego upada, czy jest poddany przymusowej restrukturyzacji. Wkracza Fed, wypłaca klientom środki do 250 tysięcy dolarów zgodnie z założeniami przyjętymi w Stanach Zjednoczonych, a reszta klientów ponosi konsekwencje braku dywersyfikacji i traci środki powyżej tej kwoty. W sytuacji ogłoszonej przez Bidena, to wszyscy podatnicy poniosą te konsekwencje i solidarnie będą musieli się zrzucić na ratowanie kapitału nieostrożnych klientów. I w Polsce sytuacja ma się podobnie, dlatego że za błędy jednostek często płacimy wszyscy, ale jeżeli przyjmiemy, że jest to skuteczne lekarstwo na każdą aferę, to koszty życia, koszty podatków staną się w pewnym momencie nie do zniesienia. W Polsce już mieliśmy sytuację, że ponieśliśmy Zbiorowo konsekwencje afer, między innymi takich jak Getty Nobel Bank, jak Idea Bank, czy upadek szeregu banków spółdzielczych. Nie mieliśmy jeszcze jednak w Polsce takiego poważnego testu systemu w postaci upadku jakiegoś większego banku, czyli takiego, który sprawdziłby, jak ma się stan kasy BFG, czyli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To ta instytucja. Gwarantuje w Polsce depozyty bankowe, realizując także działalność pomocową w stosunku do banków oraz wdrażając mechanizmy takie jak przymusowa restrukturyzacja czy mechanizmy, właśnie mające na celu uchronić bank przed upadłością, uchronić klientów przed stratą swoich środków. W Polsce suma nie jest już tak spektakularna jak w USA, i suma chroniona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to równowartość 100 tysięcy euro w złotówkach. W ostatnich latach mieliśmy już kilkukrotnie takie niebezpieczne sytuacje, gdzie zbliżaliśmy się do takiej czerwonej linii, która miała spowodować, mogła spowodować niewydolność finansową banków. Banki co jakiś czas dostają ciosy w postaci pozwów dotyczących kredytów frankowych, wakacji kredytowych, nowych podatków. Teraz z kolei wisi nad nimi widmo pozwów o WIBOR, które w przestrzeni publicznej. Funkcjonują coraz częściej. I nie to ja jeszcze jakoś płakał, szczególnie nad sytuacją finansową banków, ale chciałbym zwrócić tutaj Waszą uwagę, żebyście zatroszczyli się o właśnie swoje pieniądze i zwrócili uwagę, w jakich bankach, w jakich formach trzymacie swoje pieniądze. Jak widzimy, nawet gospodarki o wiele potężniejsze niż polska gospodarka mają problemy ze swoimi systemami bankowymi i w mojej opinii Polska ma jeszcze wiele problemów, które mogły nie ujrzeć światła dziennego. A problemy takie jak wojna, duże sumy konieczne teraz przezna, przeznaczone na zbrojenia, czy wybory i w związku z tym ogromne sumy przeznaczane na różnego rodzaju programy socjalne, bardziej programy wyborcze, ale również pudrowanie tego budżetu, tak że nie do końca wiemy, na ile on jest prawdziwy. Mogą w niedalekiej przyszłości pokazać, że król jest nagi. I odpowiedzią na takie problemy będzie jedno słowo dywersyfikacja. A więc odnosząc się do dzisiejszego odcinka mówiącego o systemach gwarancji depozytów, pamiętajmy, że w Polsce obowiązuje gwarancja depozytu do 100 tysięcy euro. A więc jeżeli posiadamy większe środki, Pamiętajmy, żeby trzymać te środki w różnych bankach, ponieważ 100 tysięcy euro gwarantuje nam bankowy fundusz gwarancyjny w obrębie jednego banku. Czasami taka suma może wydawać się duża, ale nawet jesteśmy w, czasami w jej posiadaniu przez chwilę. Na przykład sprzedaliśmy nieruchomość i zanim kupimy nową, mamy czasami kilka tygodni, czasami kilka miesięcy takie sumy na swoich kontach. Nie wiemy, w, jakiej, w jakim momencie może trafić się. Upadek jakiegoś banku czy problemy finansowe, które spowodują, że ta suma zostanie mocno zagrożona, być może właśnie nawet stracimy część swoich pieniędzy, a można tego w dosyć prosty sposób uniknąć albo przynajmniej ograniczyć to ryzyko, właśnie trzymając środki maksymalnie do 100 tysięcy euro w obrębie danego banku. Jeśli zaś budujemy oszczędności swojego życia, to tym bardziej weźmy do serca sobie słowo dywersyfikacja. Dlatego że tutaj już musimy zwracać uwagę nie tylko na dywersyfikację środków pomiędzy poszczególnymi bankami, ale także na dywersyfikację swoich pieniędzy pomiędzy różnymi w ogóle aktywami, bo czasami nawet aktywa wydające się bardzo pewnymi, bezpiecznymi czy zyskownymi w w większej perspektywie mogą wcale się takie nie okazać. Weźmy sobie przykład nieruchomości. Jeżeli mamy taką sytuację jak dziś w Polsce, że tuż za naszą granicą jest wojna, że mm, coraz częściej mówi się o jakichś potężnych opłatach i podatkach dla właścicieli nieruchomości, no to inwestycja, która wydawała się jeszcze dwa lata temu, pięć lat temu, po prostu Złotą, najlepszą inwestycją, dziś już ma pewne rysy na tej wizji. Dajcie proszę znać, czy interesują Was tego typu tematy. Jeśli tak, to będziemy w naszej serii kontynuować tematy o tym, jak zadbać o właściwą dywersyfikację swoich oszczędności. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mówił dla Was Piotr Ochnio. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień.